I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Persona 5 Royal. I dzisiejszy odcinek zacznę od tego, że sprawdzę, czy ten sklep, czy są tu może jakieś... Nie. Nic tu nie znajdę. A tutaj? W sumie nie sprawdziłem w sumie tych sklepów. A. Zamykają, to dobra. O! Okej, chyba możemy iść do pani doktor na wizytę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą zaraz to sprawdzimy, tylko zanim to zrobię, to jedna ma... Tak, mam Matadora. A nie, to Sojiro, okej. Klinika pewnie jest już nieczynna, prawda? A jednak... Dzień dobry, pani doktor. Im cieplej się robi, tym dziwniej ludzie się zachowują. Tak jak ten zboczony nauczyciel z ogólniaka. Czy ktoś kiedykolwiek przyjrzał się może powiązaniu pomiędzy wzrostem temperatury a wzrostem dziwności? Więc czego chcesz dzisiaj? A, okej. Czyli wieczorem mogę u niej robić tylko zakupy. No cóż, trudno. W sumie tak się zastanawiam, czy Sojiro nie mam już soft capa. Bo ja pamiętam, natrzymałem się na to, że gra mi kompletnie informowała o tym, że nie możemy już dalej progresować Social Linka. I gra kompletnie wyjebane i mnie o tym nie poinformowała, co było zdecydowanie nie okej. No ale cóż. Wciąż zostało trochę dzisiaj czasu. Co mam na to? Chcesz się uczyć parzyć? Aha, jeszcze nie. A jakie mamy z nim więź? Trzecia. To podejrzewam, że to jest chyba soft. To jest chyba blokada. Zresztą zobaczymy, najwyżej wczytamy grę, chociaż w sumie możemy, bo i tak nie mam nic lepszego do roboty. Albo nie, jebać. Innym razem. Póki co to skorzystajmy z okazji, że możemy się kręcić wieczorami, że już nic nas kompletnie nie ogranicza i przejedziemy się do Shibui. Ja jednak ściszę odrobinę gierkę. I w ogóle coś dziwnego jest na poziomach audio, że głos jakby w coś w stylu, jakby w prawej słuchawce było głośniej niż w lewej. No ale nic to. Teraz, to co pamiętam, loteria dopiero jutro. W sumie teoretycznie moglibyśmy pójść do tego... A czekajcie, tu ktoś jest. Mishima! No tak, moglibyśmy z Mishimą, a tutaj... A tam mamy... Dobra, czy ja mam już odblokowanego Confidentiala z nim? Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Mam. Drugie pytanie, czy mam... Nie mam tej persony. To poczekaj chwilę, Mishima. Planowałem zrobić sobie coś innego dzisiaj, ale w sumie Mishima też jest okej. Skopa, kurwa. Co się... No. Aj, przy okazji przypomnij... A! Eligor. Nie, Flarus Starukadzą. A jakiej... A powiedz mi taką jedną rzecz. A, jest diabłem. W sumie brakuje nam Eligora tylko i wyłącznie. Ale ja sobie to zostawię na inny dzień. Na inny raz. Justine, you
Oj, w ogóle ciekawostka. Ciekawostka. Że możemy. A nie, jest, są konsulary. Okej. A, to są bonusowe persony, których... Co to jest ten Kaguya? Nie, nie, ta persona jest za mocna na ten etap gry, nie ma opcji. Biorę Sukubusa. Nie, wracamy, wracamy. Dobra, sejwik przed Confidentialem, jak zwykle jedziemy z tematem. Mishima to jest taki typowy chłopiec do bicia, co jest zabawne, że nazywa się Mishima. Ni chuj nie przypomina swojego odpowiednika z Tekena. Czy pamiętasz może tą grupę, która twierdziła, że zhakuje stronę w imię sprawiedliwości? Pokładam w nich duże nadzieje, ale okazali się być pozerami. Fantomowi złodzieje są prawdziwymi bohaterami. Chciałbym pomóc, jakkolwiek tylko im potrafił. Więc... zrobiłeś zadanie, o które prosiłem. Dzięki. A tak... jako twój strategiczny tam, powiedzmy, że PR-owiec, pomyślałem, że mógłbym... wpadłem na pomysł, jak jeszcze bardziej mógłbym pomóc. Masz może czas dzisiaj? No, więc co ty na to? Spotkamy się z Mishiną? Czekaj chwilę. Daj mi chwilę. Nie no, mam. On na pewno jest Moonem, chyba że zmienili. Ale dlaczego nie mam dobra, z jakiegoś powodu nie mam informacji o tym, że posiada, że jako, że mam personę Moona. A chyba, że ten social link progresuje stałym tempem bez persony. Bo podobno w personie 4 tak działała, tak działał social link ze staruszką, że progresował ze stałą prędkością niezależnie od tego, czy posiadaliśmy personę Arkany Śmierć, czy nie. To co, kolacja, co powiesz na kolację? Chodź. Kolacja z Mishimą, tego mi brakowało. A, zapomniałem o tym wspomnieć, ale dzisiaj, ale mamy dzisiaj spotkanie z fankami. Wszyscy złodzieje powinny mieć wielkie kobiety w sobie, prawda? Świetny pomysł. Ta, naprawdę, musicie naprawdę skradać serca, jeśli... naprawdę musicie umieć skradać dziewczęce serca, jeśli chcecie być nazywani fantomowymi złodziejami. Do roboty. W zasadzie to poznałem pewne fajne laski na fansajcie i... i pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby się tak spotkać twarzą w twarz. O, to im przypomina. Myślą, że jest... one myślą, że jesteśmy częścią fandomu. Zmyśliłem całą tą historię na temat jak... założyliśmy to, jak byliśmy na tej fansajcie pewnego dnia, więc trzymajmy się tego. Nie wygadaj się, okej? Jesteśmy częścią fandomu. Tak użytkownicy fansajtu siebie nazywają. Naprawdę te forum zażarło jest i zyskuje na popularności. Po,
no w każdym razie powinieneś się tym jarać. Bujanie się z twoimi lojalnymi, wspierającymi to rzeczy samej szlachetna sprawa. Poza tym pamiętasz, jak wspominałem o tym, że pomogę ci rozpowszechniać się fantomowych złodziei? To tylko początek. To dopiero początek. Chociaż szczerze mówiąc, jeszcze nigdy w zasadzie się z nikim nie poznałem. Z kimś, kogo poznałem na tym, w sieci. Zastanawiam się, czy będę w stanie to teraz zrobić. Chociaż pobadałem trochę sprawę. Wiem wszystko na temat płaceniu rachunku i kupowaniu deserów laskom. W zasadzie jak sprawy pójdą dobrze, to może nawet wezmę ją do domu. Oj, Mishima, ty wariacie. He? Już po godzinie. Jest już po umówionej godzinie. Cześć, tu Mishim. Ten koleś, którego poznałeś na fansajcie. Co do naszego spotkania. Wciąż jesteś w domu? I... Co z twoim przyjaciółką? Nie, będziemy tu czekać. Czekaj, było ogłoszenie w pociągu? Mogłem przysiąc, że słyszałem... Czy to nie był komunikat w metrze? Mogłem przysiąc, że słyszałem kogoś, kto mówi Shibuya przez głośniki. Jesteś blisko? Nie zarzucam ci kłamstwa. No dobrze. Może następnym razem. Ojajaj. Więc... Obie najwyraźniej chyba zachorowały. Po prostu zostały w domu. Ale cię w chuja zrobiła laska. Wydawało się, że one na serio tak z tym pomysłem na forum. Cóż, mój błąd. Byłem tak zajęty z tymi wszystkimi nowymi wpisami na forum, że nie miałem czasu ich za bardzo filtrować. Dobra, nie twoja wina. Tak, dzięki. Ale tak poza tym mam naprawdę bardzo dobre info dla was. Nie zawiodę was. Udowodnię wszystkim, jakim jestem użyteczny. Jak mogę być przydatny dla fantomowych złodziei. Mishima wydaje się być zmotywowany. Good for him. O, super, więcej expa z bitew. To się przyda. Chociaż to nie miało się tak skończyć. Mógłbym się założyć, że te dziewczyny nigdy by mnie nie wychujały, gdyby wiedziały, że moim przyjaciółmi są prawdziwi fantomowi złodzieje. Stanie na straży sprawiedliwości nie jest łatwe. Dobra, chodźmy do domu. A, jeszcze oczywiście telefonik. O, Komaeda. Przepraszam, że cię w to wciągnąłem bez powodu. Ludzie z reguły używają pseudonimów na online, więc dużo z nich za bardzo nie hamuje się, kiedy stawiają komentarz. Myślę, że to będzie wspaniała okazja, żeby posłuchać ich opinii na temat fantomowych złodziei.
Zawsze lepiej to słyszeć tak face to face, prawda? Uda się następnym razem. Tak, zostaw to mnie. Następnym razem spotkamy się z naprawdę gorącymi las. Znaczy się, że chodzi o wywiad. To wywiad dobry zrobimy. Dobra, wracam do bycia moderatorem na Discordzie. Zaufaj mi, wszystko będzie zajebiście. Nara. Ech, pomyśleć, że Persona 5 powstała chyba jeszcze w czasach, gdzie Discord nie był aż taki popularny i były fora internetowe. Bo te fora internetowe to taka trochę pieśń przyszłości. A, to ty. Madarame jest chory, ale wystawa wciąż ma się dobrze. Nie mogę już więcej go szanować jako mego mistrza. Ale to smutne pomyśleć, że już nie mam więcej swojego mentora. Zamieniam się w słuch, jeśli tego potrzebujesz. Rozmawiać z tobą? Trax o tym pomyśle, nie wierzę w to, że mam kogoś, z kim najzwyczajniej w świecie mógłbym pogadać. Cóż, może... Dobra, chuj z tym. Idź stąd. Nieistotna linijka w każdym razie. Ej, tu jesteś. Potrzebuję twojej pomocy z czymś. Znalazłem tą ulotkę w mojej skrzynce. Okej, panie i panowie, ja wiem, do czego to zmierza i już wiem, co będziemy robić w tym odcinku. Tak. Usługi domowe, usługi sprzątające. Powiadają, że urocza pokojówka wszystkim się zajmie za ciebie. Pokojówka, koleś, pokojówka! Która zrobi wszystko dla nas. Te. W Japonii Japończycy mają dosyć duży fetysz na pokojówki. A mówiąc pokojówki, ja na myśli oczywiście te francuskie pokojówki, które ubierają się w taki charakterystyczny strój. Wiecie, strój, w którym nie tylko posprzątają waszą chatę, ale i zawartość jąder. Prawda? Prawda? Czego ode mnie chcesz z wyrolu? Jesteś facet, prawda? Wiesz, co mam na myśli? Ale z ciebie creep. No spróbujmy, ta? Na szczęście pewien koleś na moim piętrze po prostu się wyprowadził, więc będziemy mieli mieszkanie. Będziemy mieli dostępne mieszkanie. Klucz znajduje się za skrzynką pod tobą, więc będziemy mogli wejść, kiedy tylko chcemy. Dzierżawca serio ma to w dupie. Miejsce już jest, więc... Ej, słyszałem to. Co jest, kurwa? Czy ja mogę się przyłączyć? Też chcę. Też chcesz? Dobra. Nie o to mi chodzi. To tylko dla badań. Jasne. Co? Chcesz badać, czy pokojówki są przyzwoite, czy coś? I o co chodzi z tym w ogóle, że zrobią wszystko? I czy te pokojówki naprawdę są takie jak w reklamie? Musimy sprawdzić, czy te firmy przypadkiem nie robią
dziwnych rzeczy pod przykrywką usług sprzątających. No, chyba musimy. Prawda? A jeżeli to scam, to musimy ich ukarać. Tak, no dobra, zobaczymy na własne oczy. Każdy mały szczególik. Będziemy musieli to zrobić w nocy, więc daj nam znać, jak będziesz gotowy. To jaki dajemy alias na tą operację? Jako, że będziemy je obserwować, to powiedz coś jak... Okej. Operacja Maidwatch. Nie będę tego tłumaczył, bo na polski to nie będzie brzmiało tak dobrze. Chyba, że coś wymyślę. Operacja dziurka od klucza mi tylko przychodzi do głowy. Super, podoba mi się to. Wiem, że ci się to podoba. Ach. Czy licealiści. Tym razem no, musieć... W każdym razie pamiętasz tego dręczyciela taka naszego Daisuke, który zmieniłeś wcześniej serce? Cóż, wygląda na to, że ktoś inny cię pociągał za sznurki przez cały czas. Wygląda na to, że taka nasz nie miał za bardzo wyboru, jak słuchać, co ten koleś mu kazał. Ale kazać komuś innemu, żeby się znęcać, to naprawdę... Chujowa sprawa, czyż nie? To okropne. No właśnie. To nie do przyjęcia. Ta osoba musi być gdzieś w naszej szkole. Powinieneś poszukać. W międzyczasie ja potajemnie zrobię też jakieś badania. Dobra, jeśli chcemy się wziąć go na celownik, potrzebujemy imienia. Zbadajmy szkołę. Powiedzcie mi, kurwa, że nie będę musiał robić tego teraz, bo chciałbym w tym odcinku jeszcze zdążyć. Dobra, może jakoś szybko się uda, aczkolwiek w to wątpię. Albo nie musimy tego robić, więc wyjebane. Świetnie. To dobrze, ponieważ ja muszę lecieć na do Shibui, bo dzisiaj będzie ogłoszenie wyników loterii. Pamiętam ten cel, który mieliśmy w Mementos? Ten, którym by... Tego całego masterminda, który stoi za znęcaniem się? Jeżeli obierasz sobie za cel ucznia Shujin, powinien być niedaleko. Powinniśmy zebrać trochę informacji. Aha, czyli musimy chyba teraz to zrobić. Dobra, to zróbmy to, miejmy to z głowy. Jesteś co do tego pewien? Nie mogę w to uwierzyć, że... wydanie tego wideo zostało skradzione. Dobra, po prostu przestań wysysać ludzi do sucha, Sakoda. Ej, robiłeś to wszystko na własną rękę. Naprawdę chcesz, żebym pokazał to twojemu nauczycielowi, Takanashi-kun? A, on chyba zrobił filmik, to dobra. Tylko pisznie słówka, a twój debiut filmowy będzie zobaczy cały świat. Sekstaśmy Yoshimury, Sakoda Yoshimury będą dużym hitem. Ej, no zmusiłeś mnie do tego, no szkurwa. Więc jeszcze większy dupek pociąga za sznurki. Musimy coś z tym zrobić. Dobra, weźcie się, kurwa, no. Później to zrobię. Teraz mam lepsze rzeczy do roboty. Jak na przykład sprawdzenie losu z loterii. A i przy okazji chyba i tak musimy płynąć do... Płynąć, kurwa. Jechać do Shibui, więc propsik. Nie, tam jest Success Way, to nie.
Tak, to tu. Mam swój bilet na loterię, pozwól, sprawdzę. Więc twoim wynikiem jest... Gratulacje, wygrałeś 300 jenów, wow. Wow. Te pościgi. Wygrałeś, ale cóż, lepsze to niż nic. No, tu się zgodzę. A, jakiś dziwny model widziałem. No cóż. No i chyba tutaj. A jeśli nie tutaj, no to... Szybki saving gry. Jedziemy z operacją dziurka od klucza. A, wrót... A. Dobra, pieprzyć. Czekajcie, co? A. A chuj z nim. Jeszcze będzie czas. A. Okej, okay, musimy to zostawić na wieczór. Okej, okay, czyli nie zrobimy tego w tym odcinku. No trudno. No to wracamy do szkoły. Bo Marukiego lepiej nie olewać, żeby nie było tak, że się nie wyrobimy i będzie buba. Teraz zobaczymy, czy nie pomyliłem stacjów przypadkiem. Bo jest ku temu pewna szansa. A i w ogóle... Zapomniałem też o książce. Czy ja tą książkę przeczytałem ostatecznie? Nie jestem pewien. Bo ciągle o tym zapominam, szczerze mówiąc. A! I oczywiście, kurwa, że pomyliłem stację, no świetnie. Ech, gdybym ja mieszkał w Tokio, to bym, kurwa, zdech. No, ale cóż. Wróć. Teoretycznie też z Ryujin fajnie byłoby się pobujać. Ale Ryuji jeszcze poczeka. Zresztą Ryuji nie jest moim zdaniem... Ryuji nie jest aż taki priorytetowy, bo raczej zbyt często z niego nie będę korzystał. A. Reconsider. Czy będę musiał kiedyś to w końcu przeczytać? Ale mamy jeszcze czas, więc easy. Dobra, chuj, nie chce mi się szukać jego gabinetu. Idziemy. Chociaż fajnie byłoby mieć już personę z nim. Cóż, Komegra... Kun, właśnie się dowiedziałem, jak przerażające koty mogą być. Pomimo ich słodkości. A... O czym mówisz? O! To mi się przytrafiło w szkole, w drodze do szkoły o poranku. Spotkałem, zauważyłem kota, który utknął na drzewie. Jako że zrobiło mi się go szkoda, próbowałem go z niego zdjąć, ale skończyło się na tym, że odpłacił mi się za tym pazurami. Za cały wysiłek. Nie miałem pojęcia, że pazury kotów mogą być takie ostre. Oj, widać, że kota koleś nie miał. Wiem, prawda? Mówisz z doświadczenia? Naprawdę w chuj boli. Ale byłem w stanie uratować kotka, więc uważam, że warto było.
I naprawdę chyba powinienem na antybiotyki na te zadrapania zażyć. Dobra, chodźmy i porozmawiajmy o innym rodzaju bólu. Ostatnio rozmawialiśmy to w zasadzie o bólu, który pochodzi z czyjegoś serca. Są pewnego rodzaju sposobu, żeby zidentyfikować oraz zdiagnozować fizyczne urazy i choroby. Ale jak przychodzi do bólu serca, to musimy pracować na nieznanym do tej pory terytorium. Wciąż jeszcze musimy się tyle o tym nauczyć. Leczenie traumy z pewnością jest trudne, kiedy jest ona niewidoczna. Jakbyśmy tylko mogli w jakiś sposób bezpośrednio zmniejszyć ból emocjonalny w sercu w taki sam sposób jak kładzenie jakiejś maści na zadrapanie. Byłoby świetnie. Prawda? Coś takiego byłoby niesamowite. Niefortunne może być to, że wszyscy wiemy, że nie ma jakiegoś typowego, właściwego lekarstwa na ból serca. Nie tylko to, psychologiczne choroby są nawet jeszcze bardziej złożone. Proszę, pozwólcie, to zademonstruję. A, koma eda kum, coś tam. Moje serce niesie w sobie taki ból. Jakby mnie ktoś dźgnął przez klatkę. Po prostu pali mnie to od środka. Wszystko gra? I'm sorry. Przepraszam, to była żałosna próba grania. Proszę, nie patrz tak na mnie. No, w zasadzie to... Na świecie to, do czego zmierzam, to, że nasz emocjonalny ból jest tylko jest jedyny w swoim rodzaju. To wydaje się być całkiem oczywiste, prawda? Ale jest absolutnie poza zrozumieniem. Serce osoby, ten ból, który nie może zostać dostrzeżony. Nawet jak spędzisz całe życie wyrażając to innym, nie ma sposobu, żeby dla nich, żeby oni to naprawdę chwycili. Niestety to tak nie działa, że możemy po prostu sobie spojrzeć na czyjeś serca i usunąć źródło tego całego ich bólu. Ale ja chciałbym zrobić coś dobrego w tym obszarze. Muszę posunąć dalej moje badania nad sercem. A mówiąc precyzyjniej, muszę dowiedzieć się, w jaki sposób serce reaguje na świat wokół niego. To byłby pierwszy taki krok, żeby przebić się przez ten mur. Jak już to odkryję, nie tylko będziemy mogli poradzić sobie z psychologicznym bólem, który już był kiedyś nieznany, ale będziemy mogli też opracować bardziej efektywne leczenie dla ludzi z takimi ranami serc. Jesteś taki miły.
Nie, żaden ze mnie święty. Chcę po prostu dobrze wykonywać swoją pracę. Jeśli możemy pozbyć się bólu w sercach tych ludzi, to musimy zrobić co w naszej mocy, prawda? Ja osobiście nie jestem fanem bólu. Z drugiej strony ludzie z reguły wyśmiewają moje pomysły i uznają, że są po prostu głupie bezsensowne marzenie. I nie mogę ich za to winić. Ale wciąż poświęcam swój czas, żeby słuchać to, co mam ci do powiedzenia i w zasadzie próbujesz to zrozumieć. Dzięki. Jestem w stanie stwierdzić, że moje teorie do czegoś zmierzają. Jak mógłbym to wyrazić? Myślę, że... Okej, dobra, skończ. Wiesz, może ty kiedyś byłbyś świetnym pedagogiem pewnego dnia. Czekaj, czy chciałbyś może spróbować zostać moim asystentem? Oczywiście... trochę cienko z budżetem, więc nie byłbym w stanie ci zapłacić. Brzmi nieźle. O, czy to nie za wcześnie? Może naprawdę staniesz się... nie. Czekajcie, jak to przetłumaczyć? Dobra, chuj. O, cóż zaskakujący entuzjazm. Może naprawdę staniesz się wyśmienitym pedagogiem w przyszłości. Żarty na bok. Naprawdę jestem wdzięczny za twoją pomoc. Dzięki, Komaeda-kun. Który to już poziom? Chyba piąty. Chciałbyś, kurwa. Czwarty dopiero. Jeszcze co najmniej 6 takich niezręcznych rozmów. Co najmniej mówię, bo oczywiście nie zawsze będzie wszystko iść po naszej myśli i czasami będziemy potrzebowali więcej po prostu spotkań, żeby o jeden punkcik się posunąć. Dobra, zakończmy na dzisiaj, czyż nie? Mam nadzieję, że jeszcze mi kiedyś użyczysz swych uszu, kiedy będziesz miał czas. Dobra, teraz jak już mamy to w oczekiwaniu na to, przejdźmy do twojego mentalnego treningu. Dzięki mentalnemu czuję się silniejszy. Bonus do SP, spoko. Cukiereczek jeszcze na drogę i jeszcze tylko rozmowa telefoniczna i ten. Komaeda-kun, masz może chwilkę? Dzisiaj byłem nieco stronniczy. Zacząłem się skarżyć znowu. To się ciągle wydarza. Powinienem się zapytać wcześniej, ale czy... Dobra, weź się. Czuję się całkowicie dobrze. Naprawdę? Dzięki Bogu, tak się martwiłem. Nie każdy chłopiec chce, żeby mu coś tam mieszał jakiś dziwak w średnim wieku. Na temat jakichś tam filozoficznych pierdoletów. Wiem, że proszę o dużo, ale byłoby świetnie, jakbyś wciąż to trwało. Jakiś turysta potrzebuje pomocy, lepiej idę. O, to ci współczuję, masz przejebane. W Japonii jest taka presja, że jak turysta prosi cię o pomoc, to musisz mu udzielić. To Japończycy stawiają sobie za punkt honoru, żeby upewnić się, że na pewno sobie dalej poradzisz. Taka społeczna presja. Czekaj chwilę, Shinjuku Station? Nie masz kasy. No to się wjebał. Dobra. O ja pierdolę. Ej, nie zapomniałeś, czyż nie? Wiesz, o tej ulotce. Musimy doszukać się prawdy za tymi usługami. Jestem teraz na ulicy centralnej, więc przyjdź, jakbyś był zainteresowany.
Później. Teraz muszę zapisać. Jak to dobrze, że gra nie wymusza na nas, żebyśmy to robili później, tylko możemy... Teraz znaczy się, tylko możemy później to zrobić i bardzo dobrze się składa. To w następnym odcinku robimy operację, którą przetłumaczyłem jako dziurka od klucza. Bo nie miałem lepszego pomysłu, ale cóż. A póki co, to było na tyle. Mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.